Janina Raciechowice jest niezwykle urokliwym zakątkiem. Oprócz tego, że z samych Raciechowic rozlegają się, a tak samo z Czasławia, z Gruszowa, rozlegają się wspaniałe widoki na Beskid Wyspowy, przepiękne pejzaże, no to warto w gminie Raciechowice zobaczyć przede wszystkim cudowne sady. Jabłko raciechowickie to może już w tej chwili niezbyt znany produkt, kiedyś był bardziej wypromowany, ale wrócimy do tego, żeby jabłko Raciechowice znowu było znane nie tylko w naszym regionie, ale w całej Polsce. To znaczy, te jabłka się sprzedają, tylko mało osób wie, że to jest jabłko z Raciechowic, a są to znakomite jabłka deserowe. Zanim jednak będziecie mieli okazję zasmakować w jabłkach raciechowickich, które polecał wójt gminy Robert Żurek, warto odwiedzając sadowniczą gminę zajrzeć w kilka ciekawych miejsc. A wędrówkę rozpoczynamy od zwiedzania kościoła parafialnego pod wezwaniem świętego Jakuba, w którym obecnie prowadzony jest remont. Jednak dzięki uprzejmości księdza proboszcza Macieja Winiarskiego zaglądamy do wnętrza zabytkowej świątyni. Jest to kościół już trzeci z kolei, który jest w tym miejscu, bo dwie pierwsze świątynie spaliły się. Natomiast też były to budynki drewniane, z drewna modrzewiowego i ten obecny nasz kościół też jest z tego materiału. Został wybudowany w 1720 roku. Tutaj w ołtarzu głównym mamy postać świętego Jakuba na obrazie. Obraz jest opuszczany w dół, kiedy mamy nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w każdą środę. I za obrazem świętego Jakuba znajduje się odnowiony obraz Matki Bożej Raciechowickiej. Jest to Matka Boża Różańcowa. Piękna ornamentyka, polichromie w środku. No i patron, ponieważ jest to patron pielgrzymów, a sam osobiście dużo pielgrzymuję, no i też dużo chodzę po szlakach turystycznych, a święty Jakub jest patronem tych wszystkich, którzy podróżują, również w tych pobożnych celach. W tych miesiącach letnich, wiosenno-letnich, kiedy jest tylko odpowiednia pogoda, no to przecionek jest otwarty, kreska ta zabezpieczająca. Natomiast każdy, kto pragnie wejść, pomodlić się, może to uczynić, jak najbardziej zapraszamy. A to już inna świątynia, również znajdująca się na szlaku architektury drewnianej. Kościół parafialny Rozesłania Świętych Apostołów w Gruszowie. Został wzniesiony w pierwszej połowie XVI wieku. Jest on późnogotycką świątynią wzniesioną w konstrukcji zrębowej pokrytą gątem i blachą. Świątynię okala ogrodzenie, a w jego obrębie mieści się zadaszony ołtarz polowy oraz wolno stojąca dzwonnica. Będąc we wnętrzu kościoła warto zwrócić uwagę na eklektyczny ołtarz główny, który pochodzi z XIX wieku. Z Gruszowa lotem błyskawicy przemieszczamy się do Krzesławic. To jest domek, który nie ma ogrzewania, kuchni, niczego. Spał na ławie, zbierał zioła i był bardzo znany przez okoliczną miejscowość. Tutaj wspólnie z Grażyną Kwiecińską, przewodnikiem PTTK i uczniami klasy pierwszej szkoły podstawowej z Brzącowic wędrujemy na Diabelski Kamień. Długi na 55 metrów, o szerokości dochodzących w niektórych miejscach do 8 metrów i wysokości sięgającego 4 piętra, mur skalny jest niewątpliwą atrakcją turystyczną gminy. Z ogromną skałą związanych jest kilka legend. Najpopularniejsza z nich mówi o diable, który zamierzał zrzucić głaz na klasztor w Szczyżycu. Jednak wystraszył się bicia dzwonów na Anioł Pański i kamień leży do dziś w miejscu, gdzie czart go upuścił. Dlatego będąc w tym miejscu warto zajrzeć do pobliskiego Szczyżyca, odwiedzając klasztor ojców Cystersów, a także wioskę indiańską w Pogorzanach.
Tuż u podnóża diabelskiego kamienia znajduje się pustelnia, którą tworzą drewniana kapliczka świętego Benedykta oraz dom. Jeszcze pod koniec ubiegłego wieku można było tutaj spotkać pustelnika. Dzisiaj miejsce to przeszło gruntowny remont i może na nowo cieszyć oko każdego turysty, bo znajduje się ono przy czarnym szlaku, którym możemy dotrzeć chociażby na Grodzisko. Ale niedzielna wędrówka na Grodzisko w ramach akcji Odkryj Beskid Wyspowy była zorganizowana nie z Krzesławic, a z centrum Raciechowic. Pod opieką już poznanej pani Grażyny Kwiecińskiej i jej męża pana Pawła blisko 200-osobowa grupa piechurów wędrowała na wspomniany szczyt. Podziwialiśmy rozległą panoramę na miejscowości gminy Raciechowice, maszerując najpierw drogą asfaltową. Będąc już u podnóża Grodziska, szlakiem niebieskim wspinaliśmy się na szczyt wzniesienia. To jest taka bardzo wdzięczna góra. Wiele razy tutaj i wycieczki szkolne prowadziliśmy i wielu też zdobywców polecamy Grodzisko jesienią, kiedy jest pięknie, kiedy buki stracą liście. Tutaj jest taka półmetrowa warstwa liści, więc walka na te liście jest fantastyczną zabawą. Grodzisko to miejsce zarówno historyczne, jak i symbol patriotyzmu, ale niektórzy tutaj przyszli również w poszukiwaniu skarbów znanych z literatury. Niby niewielka góra, ledwie 618 metrów, ale wyraźna dominata w krajobrazie, dlatego pewnie było tu średniowieczne Grodzisko. No i treść książki Bunsza, Dzikowy Skarb, to też tutaj, chociaż kto dzisiaj czyta Bunsza, ale jeżeli nikt nie czyta, to warto czasem tam zajrzeć. Pani Aniu, dlaczego w ten sposób niedzielę spędzacie? Nic. Żeby miło spędzić wspólnie czas z synami i zwiedzać najładniejsze zakątki naszego regionu. Poznawanie miejsc takich, które są opisane w powieściach. No bardzo ciekawe rzeczy są. Była wspólna fotografia, a także śpiewany hymn odkrywców. Zakochasz się w tych górach, więc zapraszamy Cię. Nie mogę lica w murach, rozciągasz szczyty swe. Dobrze wiemy, że w górach jest różnie. I jakby nie było, to i tak. Mszę świętą w kroplach deszczu dla wędrowców odprawił ksiądz Maciej Winiarski. A przy dźwiękach orkiestry dętej z Raciechowic już u podnóża Grodziska miał miejsce turystyczny piknik, oczywiście z poczęstunkiem. Wczoraj od godzin południowych przygotowujemy poczęstunek dla ludzi, którzy uczestniczyli w mszy świętej na górze Grodzisko z Beskidu Wyspowego. Robimy co możemy, myślę, że się nam wszystko uda. Nagrody, dyplomy, a także wyróżnienia wręczała Aleksandra Raźny, przewodnicząca Rady Gminy Raciechowice. Bardzo dziękuję wszystkim turystom przybyłym, pomimo tej deszczowej aury jednak ludzie tutaj dopisali. Także zapraszamy do nas serdecznie i nie tylko z okazji takich imprez, ale również zaczynają się wakacje, także serdecznie zapraszamy. Troszkę się zmachałem, ale nie było tragedii. Właśnie te 6 kilo to przyjemność chyba sama. Sama przyjemność, dokładnie. Jak to się stało, że Państwo jesteście dzisiaj tutaj na Grodzisku? Mąż bardzo lubi chodzić po górach i nie miałam wyjścia, musiałam małego spakować i mu po prostu dostarczyć, żeby go wyniósł na szczyt. Bardzo mi się miło tutaj chodziło, lubię ruch, więc bardzo możliwe, że jeszcze na jakieś takie wypady będę przychodził częściej. Julka, z kim tutaj wyszłaś na Grodzisko? Z moimi koleżankami, kolegami i z siostrą, mamą i z ciociami. No to teraz Was zapytam, wakacje za pasem, jakie plany macie? W domu czy szykuje się jakiś wyjazd, czy będziecie wędrować po górach? Pójdziemy, za tydzień będziemy jeszcze, w niedzielę na Śnieżnicy. A wędrówka na Śnieżnicę, o której wspomniała Julka, w pierwszy weekend wakacji już 23 czerwca. 15. edycja akcji Odkryj Beskid Wyspowy 2024, główny szlak Beskidu Wyspowego, 102 wyspy Beskidu Wyspowego, jest realizowany przy wsparciu finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Wsparcia Turystyki edycja 2024, a także województwa małopolskiego w ramach konkursu Małopolska Gościnna 2024 oraz gmin zrzeszonych w Forum Gmin Beskidu Wyspowego.